I ja nie rozumiem tej patologii, tej choroby, która się szerzy w życiu cywilizowanych ludzi, którzy tylko myślą o tym, o wyglądzie. Ostatnio szerokim echem w mediach obił się pana wywiad na temat figury pani Kasi. Czy pan spodziewał się aż takiego szerokiego zainteresowania mediów, bo faktycznie pisali o tym wszyscy jak jeden mąż? I tak jeszcze nie trafiło do wszystkich, bo jestem sportowcem, zawodowo trenuję, startuję, zawodowo uprawiam kulturystykę i ja nie rozumiem tej patologii, tej choroby, która się szerzy w naszym życiu, w życiu cywilizowanych ludzi, którzy tylko myślą o tym, o wyglądzie. Moja dyscyplina jest bezpośrednio związana rzeczywiście z sylwetką, ale to jest praca. Ona nie wpływa na jakość mojego małżeństwa, na miłość, na moje przyjaźni, na stosunek moich dzieci do taty. To nie ma żadnego przełożenia. To nie ma żadnego przełożenia. Jeżeli ktoś żyje w takiej malignie i wydaje mu się, że to ma przełożenie, że dzięki temu, że będzie jakaś pani szczuplejsza w pasie, to uzyska więcej miłości. Jeżeli jakiś pan będzie lepiej zbudowany, to może będzie miał większy poklask płci przeciwnej, to rzeczywiście otrzyma ją. Ale czy to będzie tak naprawdę skutkowało w życiu jego prywatnym, osobistym, tak naprawdę, czy zawodowym? No nie. No nie, z reguły, nie zawsze oczywiście, nie będzie miało. A wszyscy tempo cały czas w jednym kierunku idą, w kierunku tego fanatyzmu, kultu ciała. Fajnie jest to uzupełnienie życia. Fajnie, jak to jest po prostu równowaga życiowa, a nie skrajność, która po prostu izoluje nas, alienuje nas społecznie. No, to jest choroba i ja chciałbym z tym zawalczyć, bo codziennie trenuję, ale nie przykładam, nie przerzucam tej swojej pracy do domu. Dla mnie jest niewyobrażalne, że ktoś jest w stanie napisać komuś w sieci nieprzyjemny komentarz. O, może tak, bo wiem, że takie też się zdarzają. Znaczy ja nie wiem, co to wszystko ma na celu, bo tak naprawdę wszyscy mówią o tym, nie hejtujmy, po czym idą i hejtują. Czyli to jest rozdwojenie jaźni, bardzo poważne. A druga rzecz, no to rzeczywiście ja się spotykam z falą krytyki, bo tak naprawdę proszę mi wierzyć, w życiu prywatnym, na spacerze po plaży, na 1000 osób, 990 to mnie skrytykuje. Ja pozbieram inwektywy, bo jestem inny. Każda inność budzi emocje. Z reguły te emocje u nas to są wywołane postkomunistycznym stylem życia, zazdrości, zawiści, niedowartościowania, więc budzi no, rzeczywiście nienawiść, niechęć od razu, etc., etc. Bardzo dziękuję za te mądre słowa. Naprawdę też gratuluję takiego, mam wrażenie, przyziemnego podejścia. No właśnie, w sensie jakby, że pomimo tego, że pan jest zawodowcem, sportowcem, to potrafi też spojrzeć na drugiego człowieka z takim zrozumieniem. No może tak, że nie każdy ma czas, żeby tak bardzo o swój wygląd dbać. Może dlatego, że zazwyczaj chcę poznać kogoś, a nie poopiniować, pooceniać. Może tylko dlatego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję państwu.